Dobrze, słuchajcie, powiem dwa słowa Anatolu, tych, którzy go nie znali, żeby też zdawali sobie sprawę, jakim był człowiekiem, kim był, ile tutaj wspominałem na wcześniejszych spotkaniach, naszych odprawach. To był człowiek, który zinwentaryzował 84 takie cmentarze, na których pracowaliśmy. On je inwentaryzował 20 lat temu, 15 lat temu. Dzisiaj one dzięki takim grupom jak nasza wyglądają już dużo lepiej. Natomiast on tak naprawdę jako taki samotny wilk, pionier zupełny, sam tutaj na Wołyniu, przy wsparciu pani Halinki, która jest z nami, jego żony i syna, te cmentarze inwentaryzował, robił dokumentację dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych i sam tutaj się borykał z tą polskością, z tym wszystkim, tak jak widzieliście, z tym zapomnieniem, z tym opuszczeniem tych miejsc. I był takim świetnym gawędziarzem, takim kolorowym ptakiem, biesiadnikiem, kochał życie, kochał ludzi, uwielbiał się spotykać, rozmawiać, zawsze na tych naszych obozach dołączał, był taki szczęśliwy, promieniujący, że jest, że przyjechali Polacy, że pamiętają, że może pobyć z nimi, coś opowiedzieć, dopowiedzieć, spotkać ludzi, porozmawiać. I ja tak zapamiętałem go, może najlepiej oddaje zawsze charakter, osobowość człowieka, takie wydarzenia, których bohater jest autorem. Taka historia, która mi się przypomina i która też oddaje jego duchowość, osobowość, poczucie humoru, a jednocześnie też tą miłość, taką, nawet bym powiedział, taką zaborczą miłość do Wołynia i do tej ziemi. Byliśmy kiedyś na takim cmentarzu w Tajkurach i w Moczulance, to bardzo daleko już stąd. I tak gadaliśmy we trzech z Leonem i z Anatolem i ja tak mówię spontanicznie, bo to był cmentarz taki, jak widzieliście, też taki zaniedbany. I ja mówię do Anatola, a na tym cmentarzu też leżeli żołnierze Armii Krajowej z oddziału kapitana Bomby Kochańskiego. I ja mówię do Anatola: Anatolu, może byśmy tutaj też zrobili taką eskapadę, taki wypad. Anatol tak się żachnął, mówi: a daj tam spokój, Jacuś, to już rówieńszczyzna. Takim strażnikiem, później docenionym też na szczęście przez państwo polskie, kustoszem pamięci narodowej, bo w pełni na to zasługiwał. I takim był właśnie człowiekiem. Zapalimy znicze, tutaj od razu ostrzegę, taki był też rytuał, tak jak powiedziałem, Anatol był biesiadnym człowiekiem, lubił posiedzieć w nocy, pogawędzić, pograć na harmonijce, poopowiadać, posłuchać i tutaj też zawsze jako przyjaciele i duchowie przychodzimy na jego grób i taka też jest ta tradycja, że dzielimy się z nim tym, co mamy, a że on też lubił kole, to też kiedyś zwrócił nam uwagę na to kanibal, że my powinniśmy na grób pana Anatola przynosić nie tylko znicze, ale i kole, bo pan Anatol czasami wspominał, że kola ratuje życie. Więc pomodlimy się teraz. A w jego polskości też jest napis po polsku, też dzięki pani Halince, która też w ten sposób postanowiła oddać hołd mężowi. Tak. Było napisane, kustosz pamięci narodowej. Tak, na dole. Ja już zrobiłem. Aha, czyli tak, kustosz pamięci narodowej. Tak. Proszę mi narzędzia. To za pamięć. To jeszcze jest dla nas. Nie, bo się, no wiem, jasne. Zawsze chciał.